Kiedy wy się poznaliście, jak to wyglądało i czy zaiskrzyło od razu? My się poznaliśmy w 2015 roku, więc trochę już taki odległy rok. Powiem tak, poznaliśmy się na Tinderze, dużo osób to jeszcze dziwi, ale tak, poznaliśmy się na Tinderze, mieszkaliśmy 70 km od siebie, więc śmieję się, że tak to byśmy się nigdy nie poznali. A to jest taka śmieszna historia, że w zasadzie ja pobrałam tam aplikację, by się jej nauczyć, coś tam zobaczyć, o co chodzi, bo moje koleżanki wszystkie gdzieś tam były zaangażowane, poznawały chłopaków, spotykały się, ale tak wiesz, siedzę w tym domu, ten piątek, wieczór, mówię, dobra, pobiorę, zobaczę, co tam się dzieje i usunę na drugi dzień. No i tak sobie przesuwam i nagle bam, przesunęłam przypadkowo Kubę i nas sparowało od razu, więc on już tam musiał widzieć wcześniej mój profil. Ja byłam taka przerażona, co ja zrobiłam, już od razu odłożyłam ten telefon, co teraz będzie grane, ale w zasadzie Kuba od razu do mnie napisał taką długą wiadomość, więc w zasadzie nie mogłam przejść obok tego obojętnie. No i tak mówię, dobra, odpiszę. No i tak pisaliśmy 2 tygodnie, w końcu postanowiliśmy się spotkać w Krakowie i w zasadzie od pierwszego spotkania ja już wiedziałam, że nawet jakby to nie był jakiś związek, to będzie przyjaciel na całe życie.